Nazywam się Alan Finger. Od 38 lat jestem instruktorem jogi i założycielem szkoły jogi. Moi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia, które może wykonywać każdy. Starszy instruktor Jennifer Moniz zaprezentuje ćwiczenia odpowiednie dla każdego wieku i budowy ciała. Staniecie się bardziej giętcy i elastyczni. Zaraz zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które odmienią wasze życie. Szkoła jogi. Nazywam się Jennifer Moniz. Jest ze mną starszy instruktor Jean Kerner. Znajdujemy się na pięknej Jamajce w Grand Lido Sans Souci. Pełne i świadome oddychanie odróżnia jogę od zwykłych ćwiczeń rozciągających. Oddychanie jest ważne, bo dzięki niemu nasze ciało staje się coraz bardziej otwarte, a mięśnie bardziej elastyczne. Chcę, abyście podczas ćwiczeń myśleli o równym oddychaniu, nie tylko w okolicy klatki piersiowej i brzucha, ale również boków i żeber. Odpowiednio wykorzystany oddech wspomaga koncentrację, przepływ energii i rzeźbienie mięśni. Ręce rozkładamy na boki, palcami dotykamy podłoża. Wdech, unosimy ręce nad głową, palce ciągniemy do dołu. Wydech, opuszczamy ręce. Wdech, pośladki mocno wciśnięte w podłoże. Wydech, pokonujemy opór powietrza. I ostatni raz. Wdech, ręce wędrują nad głowę. Oddychamy pełną piersią. Wydech, opuszczamy ręce, wciągamy mięśnie brzucha. Teraz przejdziemy do pozycji syrenki. Przekładamy stopy na lewą stronę, kolana razem. Stopa zewnętrzna spoczywa na kostce stopy wewnętrznej. Ramiona na bok. Wdech, prawe ramię wędruje nad głową. Wydech, pogłębiamy skłon. Kości pośladków przyciskamy mocno do podłoża. Jeśli w przeszłości nie byliście zbyt elastyczni, teraz macie szansę to naprawić. Oddychamy równomiernie, jednocześnie otwierając i rozciągając boczną część ciała. Teraz popracujemy nad bokiem. Wdech, wydech, opuszczamy ramię. Wdech, podnosimy ramię. Wydech, opuszczamy. Ostatni raz. Wdech, ramię do góry. Wydech, opuszczamy. Teraz druga strona. Przekładamy nogi na prawą stronę. Układamy stopy. Ręce na boki. Wdech, lewe ramię wędruje nad głową. Wydech, pogłębiamy skłon. Pamiętajcie, żeby ramię było luźne, dzięki czemu strumień powietrza może swobodnie przepływać. Wydech pomoże Wam pogłębić skłon. Wdech i wydech. Poruszamy się z oddechem, opuszczamy rękę. Wdech, ręka wędruje nad głowę. Wydech, opuszczamy rękę. Ostatni raz. Wdech, ręka do góry. Wydech, opuszczamy rękę. Przechodzimy do wypadów. Stajemy na czworakach. Lewą nogę wysuwamy do przodu. Popatrzmy na Jean. Układamy palce rąk i nogi wygodnie na macie i wyciągamy tylną nogę. Wydech pomoże Wam pogłębić pozycję.
Ciągniemy przednie kolano do przodu, a tylną piętę do tyłu. Mięśnie będą dłuższe i bardziej elastyczne. Równomierny oddech. Pogłębiamy pozycję. Jeszcze jeden wdech i wydech. Opuszczamy tylne kolano i przechodzimy do płytkiego wypadu. Przednie kolano przesuwamy za kostkę, biodra ciągniemy w dół. Rozciągamy przedni mięsień prawego uda. Skupiamy się, pogłębiamy pozycję na wydechu. Wdech. Wydech, pogłębiamy wypad. Cudowne uczucie. Przechodzimy do pozycji wyjściowej. Kolana razem, teraz druga strona. Prawą nogę ustawiamy między dłońmi. Palce rąk i nogi w jednej linii. Rozciągamy lewą nogę. Staramy się przycisnąć stopę do nieistniejącej ściany. Prawe kolano wyciągamy do przodu. Oddech musi być pełny, dzięki czemu nasze nogi się rozgrzeją i będą bardziej elastyczne. Jeszcze jeden wdech, wydech i opuszczamy tylne kolano. Przechodzimy do niskiego wypadu. Kolano przesuwamy za kostkę, biodra do przodu, rozciągamy przedni mięsień lewego uda. Skupiamy się, pełny wdech, wydech, pogłębiamy wypad. Powoli wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz położymy się na brzuchu. Zaczynamy od pozycji niskiej kobry. Ręce na wysokości klatki piersiowej, łokcie przesuwamy do środka. Dolną część brzucha i stopy przyciskamy do maty. Na wdechy podnosimy klatkę piersiową. Ramiona luźne, łokcie skierowane do środka. Oddychamy. Wdech, rozciągamy klatkę piersiową. Wydech, rozluźniamy się. Wdech i wydech. Koncentrujemy się na oddechu. I jeszcze raz. Teraz prostujemy ręce. Palcami opieramy się o matę i przechodzimy do pozycji psa patrzącego w dół. Biodra unosimy do góry. Wytrzymujemy. To doskonała pozycja na rozciągnięcie tylnych mięśni ud. Zaczynamy od lekko ugiętych kolan, tak jak to pokazuje Jean. Zaczynamy oddychać i koncentrować się na tylnej części ud. Oddychamy równo i likwidujemy napięcie w mięśniach. To świetna pozycja rozciągająca, dzięki której staniemy się bardziej elastyczni. Jean pokaże nam, że pełniejszy oddech pomoże jej dotknąć piętami podłoża i wyprostować nogi. Uginamy kolana i siadamy na piętach. Przechodzimy do pozycji 12 punktów. Rozstawiamy kolana tak szeroko, jak potrafimy. Opierając się na opuszkach palców, przesuwamy tułów do przodu. Ja pozostanę w zmodyfikowanej pozycji. Jean pokaże bardziej zaawansowaną. Którąkolwiek sobie wybierzecie, skupcie się na oddechu. Równy wdech i wydech. Na wdechu próbujemy przesunąć się jeszcze bardziej do przodu. Joga sprawi, że zyskacie świadomość własnego ciała i jak ono reaguje na stres. Dlatego słuchajcie bardzo uważnie. Wyprostujcie się. Nazywam się Jennifer, a to jest Jean.
Podczas przerwy znajdowałyśmy się w pozycji 12 punktów. Jesteśmy na plaży na Jamajce. Pokazywane dzisiaj pozycje mają uelastycznić Wasze ciało. Przejdźmy do pozycji psa. Stajemy na czworakach. Unosimy pośladki. Znamy już tę pozycję. To powinno ją Wam ułatwić. Oddech ma Wam pomóc w rozciąganiu mięśni. Ręce mocno oparte o matę, dłonie płasko ułożone, klatkę piersiową dociągamy do ud. Teraz przejdziemy do pozycji 3 punkty. Unosimy prawą nogę do góry, palce wyprostowane. Popatrzmy na Jean. Trzymając prawą nogę w górze, prawą ręką mocno opiera się o matę. Dzięki temu rozciąga dokładnie mięśnie. Oddychamy równomiernie. Opuszczamy nogę. Przenosimy ją do przodu, opierając piętę o podłoże. Przechodzimy do pozycji wojownik numer 2. Uginamy prawy łokieć i opieramy na udzie. Lewa ręka w górze. Ciągniemy wewnętrzne mięśnie ud do środka. Stopy mocno opieramy o podłoże. Brzuch wciągnięty. Ręką staramy się dosięgnąć nieba. Oddychamy głęboko i równomiernie. Przechodzimy do pozycji półksiężyca. Wciągamy mięśnie brzucha, prawa ręka wędruje nad głową, robimy skłon do tyłu. Popatrzcie na Jean. Kolano przesunięte za kostkę. Rozciągamy cały bok, jednocześnie ramiona luźne. Oddech równomierny. Jeśli przechylacie się zbyt głęboko, to dlatego, że oddychacie nieodpowiednio. Wdech, prostujemy nogę i opuszczamy rękę. Ręce kładziemy na biodra. Obie stopy skierowane do przodu, rozstawione na szerokość bioder. Wdech. Wciągamy kość ogonową, klatka piersiowa otwarta, pochylamy się do przodu. Wydech, wyciągamy kręgosłup. Możecie oprzeć się na opuszkach palców, uginając kolano lub na całych dłoniach. Zaczynamy od ugiętego kolana, które prostujemy z każdym wydechem. Wdech i wydech. Uginamy kolana i przechodzimy do pozycji psa patrzącego w dół. Oddech pomaga nie tylko wydłużyć kręgosłup, również otwiera klatkę piersiową. Rozciąga ramiona i tylną część nóg. Kiedy dotykacie piętami podłogi, uda i łydki zaczynają się wyciągać. Teraz druga strona. Unosimy do góry lewą nogę i stajemy w pozycji 3 punkty. Waga równomiernie rozłożona na obie ręce. Nie unosimy lewego ramienia, tylko w ten sposób poczujecie rozciągane mięśnie. Oddychamy powoli, nie forsujemy się. Koncentrujemy się na oddechu, który pomoże nam rozciągnąć mięśnie i zyskać elastyczność. Uginamy kolano i opuszczamy nogę. Przechodzimy do pozycji wojownik numer 2. Piętę dociskamy do podłoża, prawa ręka wędruje nad głową. Brzuch wciągnięty, uginamy przedni łokieć, przedramię opieramy na udzie, stopy mocno dociśnięte do podłoża. Oddychamy głęboko. Inhales.
Wdech i wydech. Teraz przechodzimy do pozycji półksiężyca. Prawą ręką dotykamy nogi, lewa ręka wędruje nad głową. Rozciągamy drugą stronę. Mięśnie brzucha wciągnięte. Oddech kontroluje rozciąganie. Wdech i wydech. Prostujemy się, prostujemy nogi, opuszczamy ręce. Przechodzimy do skłonu przodem. Ręce kładziemy na biodrach, stopy skierowane do przodu, rozstawione na szerokość bioder. Ręce na biodrach, wdech, klatka piersiowa wypięta do góry. Wydech, przesuwamy korpus do przodu i w dół. Robimy to powoli i staramy się nie garbić. Kładziemy dłonie na macie, uginając kolana lub prostując nogę. Koncentrujemy się na oddechu, który pomaga nam pogłębić skłon. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Uginamy przednie kolano, dłonie opieramy na macie, przechodzimy do pozycji psa. Nauczcie się czerpać przyjemność z tej pozycji. Możecie ugiąć kolana, ale starajcie się wyciągnąć pośladki jak najwyżej. Stajemy na czworakach i przechodzimy do pozycji 12 punktów, dzięki której rozciągamy wewnętrzne mięśnie ud. Siadamy na piętach, kolana szeroko rozstawione. Ręce układamy przed sobą i przesuwamy korpus do przodu. Pozostanę w zmodyfikowanej pozycji, Jin w pogłębionej. Jogę należy doświadczać, a nie definiować. Kolana zsuwamy razem. Przechodzimy do skłonu przodem na siedząco. Nogi przekładamy do przodu. Jeżeli wasze mięśnie są nadal sztywne, ugnijcie kolana. Bardziej rozciągnięci mogą trzymać nogi wyprostowane. Mięśnie pośladków podciągamy do góry. Unosimy ręce, głęboki wdech, wydech, pochylamy się do przodu. Na wydechu wciągamy mięśnie brzucha. Palce rąk spoczywają na podłożu lub obejmują stopy. Tu nie chodzi o głębokość skłonu. Wolę, żebyście ugięli kolana, otworzyli klatkę piersiową i oddychali głęboko. Tym pozycja różni się od ćwiczeń stretchingowych. Joga pomoże wam rozciągnąć mięśnie. Oddychajcie głęboko. Wdech. Na wydechu spróbujcie wyprostować nogi. I powracamy do pozycji wyjściowej. Przechodzimy do siadu krzyżnego. Układamy ręce na kolanach, dłońmi do góry, kciuk i palec wskazujący się dotykają. Zamykamy oczy. Siedzimy wyprostowani, wydłużamy kręgosłup i z każdym wydechem znika napięcie, które zostało w mięśniach. Dzisiaj rozciągaliśmy się w różnych kierunkach, oddechem regulując głębokość pozycji. Mam nadzieję, że dzięki tym ćwiczeniom wasze ciała stały się bardziej elastyczne. Dziękujemy za oglądanie naszego programu. Spotkamy się wkrótce w następnym programie. Nazywam się Jennifer. Do zobaczenia. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Irena Bielicka, czytała Jolanta Niewiadomska.